Kosmos to wrogie miejsce dla człowieka. Zewnętrzne temperatury i warunki ciśnieniowe sprawiają, że niechroniony człowiek w kosmosie jest skazany na pewną śmierć już po kilku sekundach czy minutach. Chociaż ponad 500 osób było już w kosmosie, jak dotąd było stosunkowo niewiele ofiar śmiertelnych. Wynika to z wysokich środków bezpieczeństwa i dobrego wyposażenia technicznego podróży kosmicznych. Niemniej jednak w ciągu mniej więcej 60 lat załogowych lotów kosmicznych wielokrotnie dochodziło do katastrof, które wstrząsnęły światem. Szczególnie dramatyczny los spotkał trzech kosmonautów w 1971 roku, pierwszą załogę, która poleciała na radziecką stację kosmiczną Salut 1. Katastrofa Sojuza. W latach 60. i 70. Stany Zjednoczone i ówczesny Związek Radziecki prowadziły zaciekłą rywalizację o loty kosmiczne. Chociaż Związek Radziecki nie poleciał na Księżyc, zainstalował pierwszą stałą stację kosmiczną na orbicie okołoziemskiej w 1971 roku. Po nieudanych dwóch lotach na stację kosmiczną Salut 1 w czerwcu 1971 roku wszelkie nadzieje wiązano z trzecim zespołem, który ostatecznie miał wejść na pokład Salut 1 i uruchomić stację. Start Sojuza 11 przebiegł bez problemów. Cały Związek Radziecki cieszył się, gdy Georgij Dobrowolski, Wiktor Pazajew i Władysław Wolkow pomyślnie zadokowali do stacji kosmicznej i przeprowadzili eksperymenty naukowe w kosmosie przez 3 tygodnie. 29 czerwca 1971 roku trzej astronauci zgodnie z planem rozpoczęli powrót na Ziemię. Kiedy połączenie radiowe z kapsułą Sojuz 11 zostało przerwane na krótko przed wejściem w ziemską atmosferę, pracownicy na stacji naziemnej początkowo zakładali błąd techniczny spowodowany ekstremalnymi warunkami panującymi w tym krytycznym punkcie między przestrzenią kosmiczną a przyciąganiem grawitacyjnym Ziemi. Nikogo więc nie dziwiło, że trzej astronauci na pokładzie kapsuły nadal nie reagowali, gdy Sojuz 11 w pełni automatycznie sterowany spadochronem powrócił na Ziemię zgodnie z planem. Przez cały czas kamery telewizyjne obserwowały kapsułę kosmiczną, która zmierzała w kierunku Ziemi. Nagranie pokazuje, jak ekipa ratownicza idzie w kierunku Sojuza 11 w pozytywnym oczekiwaniu na przyjęcie trzech szczęśliwych kosmonautów. Ale potem nastąpił szok. Kiedy włazy zostały otwarte i wydobyto pierwsze martwe ciała z Sojuza 11, naród wstrzymał oddech. Żadnego z trzech kosmonautów nie udało się uratować. Naoczny świadek poinformował, że siedzenia były przesiąknięte krwią, a jedno ciało było jeszcze ciepłe. Z powodu spadku ciśnienia płuca kosmonautów i układ krwionośny zostały całkowicie rozdarte na wysokości 170 km. Zaledwie pół godziny po wypadku kapsuła spłynęła z powrotem na bezpieczny grunt. W czasie badań technicznych inżynierom udało się wykryć wadliwy zawór, który prawdopodobnie został uszkodzony w czasie przejścia ze stacji kosmicznej do kapsuły powrotnej. Ciśnienie w kapsule spadło z prędkością błyskawicy. Rekonstrukcja wypadku wykazała, że dwóch mężczyzn bezskutecznie próbowało zatamować wyciek. Trzem radzieckim astronautom urządzono uroczyste pogrzeby. Zarządzono żałobę państwową, a Georgij Dobrowolski, Wiktor Pazajew i Władysław Wolkow do dziś uważani są w Rosji za niezapomnianych bohaterów lotów kosmicznych. Wybuch Challengera. W czasie lotów kosmicznych doszło do kilku innych dramatycznych wypadków. Jeden z nich dotyczył amerykańskiego promu kosmicznego Challenger. W słoneczny poranek w styczniu 1986 roku zespół astronomów STS-51L wszedł na pokład promu kosmicznego Challenger. Astronauci Francis Scobie, Michael Smith, Judith Resnik, Alison Onizuka i Ronald McNair radośnie machali dziennikarzom w drodze na platformę startową na kosmodromie Cape Canaveral. Na pokładzie byli także inżynier lotniczy Gregory Jervis i nauczycielka Krista McAuliffe. Zainteresowanie opinii publicznej tym lotem było szczególnie duże, ponieważ nauczycielka była pierwszą cywilną osobą, która poleciała w kosmos i weszła na pokład w ramach szkolnego programu Nauczyciele w kosmosie. 37-letnia wówczas matka dwójki dzieci miała być pierwszą nauczycielką w kosmosie, prowadząc 2,5-godzinne lekcje na temat dlaczego my, Amerykanie, eksplorujemy kosmos. Miliony ludzi oglądało start promu kosmicznego przed ekranami telewizorów, ale zaledwie 73 sekundy po wystartowaniu rakiety stało się coś nie do pomyślenia. Challenger eksplodował jeszcze w ziemskiej atmosferze. Było jasne, że żadna z osób, które właśnie uśmiechały się do kamery, nie żyje. Jak mogło do tego dojść? Przyczyny największego wypadku w historii podróży kosmicznych zostały szybko znalezione.
Awaria jednego lub więcej pierścieni uszczelniających w jednej z bocznych rakiet na paliwo stałe doprowadziła do eksplozji. W styczniu 1986 roku na Florydzie było wyjątkowo zimno. Kilka godzin przed startem ważne części rakiet były nadal pokryte lodem przy nocnych temperaturach sięgających około minus 6 stopni Celsjusza. Niestety inżynier firmy, która wyprodukowała rakiety na paliwo stałe, ostrzegł właśnie przed taką okolicznością w przeddzień startu. Inżynier Roger Boisjoly ostrzegł NASA przed gigantyczną eksplozją na platformie startowej. W trakcie dalszych badań okazało się, że NASA zdecydowała po kilku rozmowach telefonicznych z konstruktorem rakiety, że Challenger wystartuje w temperaturze 4 stopni. Mówi się również, że pośrednio NASA spełniła życzenie prezydenta USA Ronalda Reagana. W napiętych ekonomicznie czasach pilnie potrzebował skutecznego medialnego wystąpienia nauczycielki Christy McAuliffe jako głównego wątku swojego nadchodzącego przemówienia do narodu. Po katastrofie Challengera ogólny zakaz startu został początkowo nałożony na pozostałe promy kosmiczne Enterprise, Atlantis, Columbia i Discovery. Przez prawie 3 lata NASA i producent rakiet pracowali nad optymalizacją programu. Po wprowadzeniu ponad 2000 ulepszeń Discovery został wystrzelony w kosmos po raz pierwszy od wypadku Challengera 29 września 1988 roku. W 1990 roku prom kosmiczny Discovery wystrzelił w kosmos kosmiczny teleskop Hubble'a. Program cieszył się ogromnym powodzeniem do lutego 2003 roku. Katastrofa Columbia. Nikt nie spodziewał się kolejnej katastrofy w styczniu 2003 roku, kiedy weteran promu kosmicznego Columbia wyruszył w swój 28 lot w kosmos. Misja STS-107 miała pozostać w kosmosie przez około 2 tygodnie w celu przeprowadzenia badań naukowych. Start odbył się w zerowo. Transmisje z kosmosu pokazały m.in. jak astronauci na pokładzie Columbia dołączyli do kolegów z raczkującej stacji kosmicznej ISS w obchodach upamiętniających 17. załogę, która zginęła w latach 60. . 31 stycznia astronauci przygotowywali się do powrotu na Ziemię. 2 dni później wahadłowiec wszedł w ziemską atmosferę o godzinie 13:44 czasu lokalnego na wysokości 122 km. Warunki do lądowania na Florydzie były doskonałe i około pół godziny później wahadłowiec miał wylądować. Ale tak się nie stało. Zaledwie 4 minuty po wejściu w atmosferę na pokładzie Columbia doszło do wydzielenia się gazów i obniżenia ciśnienia w obręczach. O 13:59 nastąpił ostatni kontakt radiowy z Columbią. Wkrótce potem prom kosmiczny rozpadł się nad Teksasem. Duże części promu kosmicznego spłonęły w atmosferze, inne spadły jako deszcz gruzu na południowe stany USA. Po raz kolejny świat był w szoku. Chociaż podróże kosmiczne zawsze wiążą się z nieobliczalnym ryzykiem, ludzie po raz kolejny nie byli w stanie zrozumieć, jak mógł się wydarzyć ten wypadek. Początkowo eksperci uznali za przyczyny awarii osłony termicznej, awarię mechanizmu autopilota, a nawet zmęczenie materiału spowodowane wiekiem Columbia. Dzięki rekonstrukcji znalezionego wraku stwierdzono, że przyczyną wypadku była 10-calowa dziura w materiale izolacyjnym Columbia. Później okazało się, że załoga Columbia, będąc jeszcze w kosmosie, podejrzewała, że uderzenie meteorytu mogło uszkodzić osłonę termiczną i izolację promu kosmicznego. Poprosili stację naziemną o użycie satelitów do przeskanowania wahadłowca z zewnątrz. Najwyraźniej to badanie miało miejsce i według niektórych raportów eksperci powinni byli zobaczyć 10-calowy otwór na obrazach. Okazało się, że kierownik NASA Linda Ham i dyrektor lotów Steve Stitch popełnili fatalny błąd. Poinformowali dowódcę Columbia przez e-mail, że małe kontakty z meteorytami zdarzały się już często w trakcie misji wahadłowców kosmicznych i że nie będzie zagrożenia dla promu. Bezpośrednio po wypadku obaj urzędnicy NASA zatuszowali ten kontakt. Chociaż w rezultacie zginęło 7 osób, Lisa Ham i Steve Stitch nigdy nie zostali oskarżeni, a jedynie przeniesieni w ramach NASA. Po katastrofie Columbia program lotów kosmicznych został oficjalnie przerwany. Niemniej jednak wahadłowce działały przez kolejne 8 lat na rzecz budowy ISS. 8 lipca 2011 roku Atlantyda wystartowała w ostatni lot w kosmos, kończąc 30-letnią erę promów kosmicznych NASA swoim udanym powrotem. Katastrofa Apollo 1.
Jeśli chodzi o wielkie śmiertelne tragedie w kosmosie, obok załogi Sojuza 11, Challengera i Columbii, często wymienia się astronautów misji Apollo 1. Ale w rzeczywistości to nie jest całkowicie poprawne. Astronauci Gus Grissom, Edward White i Roger Chaffee zginęli w kapsule kosmicznej w czasie lotu próbnego na Ziemi. 27 stycznia 1967 roku, jeszcze przed katastrofą Sojuza 11, NASA testowała swoje kapsuły kosmiczne do planowanych lotów na Księżyc. Po około 5 godzinach w kapsule wybuchł niszczycielski pożar. Trzej astronauci spłonęli prawie całkowicie w ciągu kilku minut. Szczególnie dramatyczny był fakt, że w pobliżu kapsuły kosmicznej nie stacjonowała żadna straż pożarna ani ekipa ratownicza. Test uznano za nieszkodliwy, ani kapsuła, ani rakieta na wyrzutni nie były wypełnione paliwem. Kiedy ekipa kontrolna z pobliskiej wieży rzuciła się do kapsuły, dla Gaza Grissoma, Edwarda White'a i Rogera Chaffee było już za późno. Przyczyną pożaru był prawdopodobnie wyciek płynu chłodzącego, który doprowadził do przepięcia w przewodach elektrycznych i ostatecznie do pożaru. Mężczyźni nie byli w stanie otworzyć włazu z powodu podciśnienia, które powstało w kapsule. Po wypadku NASA nazwała katastrofalny test Apollo 1 na cześć astronautów, a wydarzenie to jest obecnie zaliczane do katastrof kosmicznych, mimo że miało miejsce na Ziemi. Nawiasem mówiąc, załogi promów kosmicznych Columbia i Challenger również nie zginęły w kosmosie. Oba wypadki miały miejsce w atmosferze ziemskiej. To sprawia, że radzieccy kosmonauci, Dobrowolski, Pazajew i Volkov, są jak dotąd jedynymi ludźmi, którzy faktycznie zginęli w kosmosie. Tragiczne, tak fascynujące i udane jak dotąd podróże kosmiczne, jednak przyniosły też wiele cierpienia. Na zakończenie powiedz nam, co sądzisz o wypadkach w czasie lotów kosmicznych. Czy uważasz, że można było im zapobiec, gdyby ludzie byli bardziej ostrożni? Czy też uważasz, że ryzyko jest tylko częścią procesu? Jak zawsze czekamy na Wasze opinie i dyskusje na ten temat w komentarzach.